Witam was serdecznie. Okej, śmigamy dalej. Mi się wydaje, że tutaj może też być bosik. Obserwatorium przed nami. Taki armia droidów chaosu. Prawdziwe. O nie. Dobrze. Dalej. Teraz już nie ma odwrotu. Oj. Już prawie, Karl. Podlubka. Zadaję co? Wchodzenia do buszania. Jesteś cały? Wiem, no. Co wyglądasz? No. Billy, daję! Nie miałem czasu, żeby się... Oddaję strzał. Cel umie robić uniki. Hej, mały! Z tym! Nara. Jesteś ulala. Blisko? Mam nadzieję, że zachowałeś siły na Dagana. Podeszlanie. A ty, Billy? To też medytacja. Czeka nas walka, Karl. Jeśli masz na nią ochotę, to ja też. Czeka nas walka. Kolejna. Promy startują. I ja już nie wrócę. Odszukaj mnie. Lub poleć na Tanalor. Wybór należy do ciebie. Zdaje się, że dowiedział się kilka lat za późno. Santariu, swojego boku być może zdołałbym przekonać Radę, że Tanalor jest wart tego poświęcenia. Ale odeszła. Reivis też odszedł. Zakon upadł, a ja jestem wolny! Nie jesteś wolny. Tylko samotny. Dlaczego jesteś tu zamiast walczyć z prawdziwym wrogiem? Jak mogłeś pozwolić, żeby galaktyka padła ofiarą tego mizernego imperium? Uważasz się za silnego, lecz poniosłeś klęskę! Nie pokonali nas. Jeszcze nie. I kto teraz żyje przeszłością? W środku otchłani imperium nas nie dosięgnie. Zrobię z jeźdźców elitarną armię, a na jej czele staną wyszkoleni użytkownicy mocy. Kiedy nadejdzie pora, przypuszczę atak i oczyszczę tę galaktykę ogniem. Mamy już Imperatora. Oddaj nam kompas. A niby dlaczego? Bo jestem ojcem, który nie ma wyjścia. A ty stoisz na drodze do lepszego życia mojej córki. Oddasz go, albo cię załatwię. Cóż za ograniczony umysł. To... Tanalor czeka. Tanalor czeka. Aj. Blaster gotowy? Słaby. Zgasz mi cel. Moja kolej. Komu nic nie to... Nic mu nie zrobiło. Jak śmierć! Gotów, Kety. Nadal trzymasz się przeszłości. To będzie twoja skuba. Skąd ta ręka? Ręka mocy. Po prostu jestem szybszy. I to wszystko? Nie. Jesteś przerażony? Coś ty tam zrobił? Kolejny z tym!
na co zakonowi brakło sił, a ona mnie za to zdradziła! Kompromitujesz się! Skąd on się tam pojawił? Nie powstrzymasz mnie! Żałosne! Na suficie? Będziemy walczyć? I to wszystko? Mamie! Bidi, z tym! Nie masz żadnego pojęcia o mocy. O kurde. Billy, dajesz! Wyświadczam ci łaskę. Spróbuj uciec. Wow. To było bullshit. Głupiec. Mógłbym cię unicestwić, a galaktyka nawet by nie zauważyła. Nie. Ty żałosny, chłopcze. Żałosny! Wow. Na twoją zgubę. I ma mnie. Ten żałosny zakon umie... I ma mnie. Znowu od początku. Zrozumiano! Słaby! Gotowy! To nic osobistego! Tracisz koncentrację! A nic takiego! Dobra. Nadal trzymasz się przeszłości. Żałosne! Patrz na to! Ciach. Twój zgon jest nieunikniony. Zrobiłem to, na co zakonowi brakło sił, a ona mnie za to zdradziła! Słaby! Daj! To był czerwony atak! Pomocy! Yeah. Lepiej nam szło, o wiele lepiej. Spróbuj ponownie. Znowu. Nie, do tyłu. Suchniesz strachem. No i jak to potem minąć? Pozwól, że zakończę twój marny żywot. Ja tutaj nie widzę, czy ma czerwony atak, czy nie.
dwa. Aha. Zrobiłem to, na co zakonowi brakło sił, a ona mnie za to zdradziła! Ty wdajesz! Ma mnie. Głowy życia. Kompromitujesz się. Nie, nie. Tutaj. Kin Jedi. Tak. Złapiesz. Spójrz na prawdziwą. I to wszystko? Kurde! Wiem, że cierpisz. No i... Dupa, kurde mole! A mi tak dobrze szło i potem on miał te bullshity włączone i dupa. Jeszcze raz. Biegnij, Kal! Żałosne! No! Nie zbliżać się! Fajnie, że blokuje, ale... Mogę pomóc! Kompromitujesz się! Nie poddawaj się! Staw mi czoła! Hej, Bidi! Nadal. Kurde, zmień! Posmakujesz klęski. Zginiesz. Jak to jest możliwe, no? Słaby. No i dupa, i nie mogę się odsunąć. Pomóż, Vidi! I dupa, kurde, i za dużo wziąłem. Wow! To ja nawet nie kojarzę. Z tym proszę! Mógłbym cię unicestwić. A galaktyka nawet by nie zauważyła. Kompromitujesz się. Kij. Ty żałosny głupcze. No i... I o to chodzi. Jak pod mam się odsunąć szybko? Chyba biegnąć. I to wszystko? Tak, teraz to też nie zrobię. Bo mam za mało leczenia. Wow. Co to jest? Trzy razy. Zasługiwałeś na coś gorszego. Jak te klony przywoła, spowolnienie dam. Moja moc i tak nic na niego nie działa. Staw mi czoła! Wow, dwa czerwone ataki pod rząd. Nadal trzymasz. Pomożesz? I to wszystko? Wow, nie?
Zostało ci już tylko umrzeć. Ja uwielbiam czerwone ataki, nie? Walcz ze mną! Pomóż mi, mały! Zrobiłem to, na co zakonowi brakło sił, a ona mnie za to zdradziła! Kompromitujesz się! Zwyczajnie lepszy. Kurde, ten czerwony! Mam go do połowy. Nawet nie wyobrażasz sobie tego. Już po tobie. Rzuć mi z tym, Bidi! No i... Jeden ruch, połowa życia, nie? Potrzebna pomoc! Tak! Szało! Wow! Tracisz koncentrację! Kompromitujesz się! Drugi. Heroiczna, lecz tak. No to on jest tutaj kiepski. Dobra, wytarłem sobie ręce. Jeszcze raz. Już trzeci, szczerze mówiąc, z nim. I to wszystko? Już tak mało brakuje. No i... Nadal. Okej, czerwone oczy. Obdarzę cię jedynie śmiercią. Wow. Wiem, ten czerwony atak. Żałosne. Krwaw. Walcz ze mną. No. Zrobiłem to, na co zakonowi brakło sił, a ona mnie za to zdradziła! Padnij przede mną! No i dupa! To już koniec! Walcz ze mną! Słaby! I ten czerwony! Połowa. Ja bym potrzebował też połowy więcej steamów. Chłopiec. Suchniesz strach. Nie, nie wierzę w to. Kurde. Fajnie, że oni mają hyper armor, a ja tego nie mam. To znaczy, jak on zacznie te twoje ataki robić, blokujesz, parujesz, to tak i tak nic. To nic. Nie ma to jak zacząć od czerwonego ataku, nie? A, nic takiego.
chętnie bym postrzelał. To strzelaj. Nadal. Słaby. Tak. Nie o to chodzi. I nagle, kurde, bullshit włącza. Kik! Kompromitujesz się. Mógłbym cię udzić. Ja to tam blokowałam, ale... Nawet by nie zauważył. To nie działa na niego. Już po tobie. Dobra. Jeszcze pełni mocy. Słaby. Tracisz koncentrację. Nie powstrzymasz mnie. Wow. Zakonowi brakło sił, a ona mnie za to zdradziła! Pomocy! Kompromitujesz się! Jak śmiesz! Okej. Oj, mam go! Mam go! Oh yeah! Załatwione! Wiesz, że wkrótce zginiesz. Jakie to uczucie? Twoje życie nie miało znaczenia. Nie opieraj się. Jednak to stałam. Nie ukryjesz się przede mną. O, tak. Czuję to. Strata. Cierpienie. Hańba. Gniew. Pokój. Te emocje kryją olbrzymią moc, ale ty jesteś za słaby. A teraz jest już za późno. To? Promy startują. Ja już nie wrócę. Pogubiłeś się. Zboczyłeś ze ścieżki. I już nie jesteś Jedi. Tanalor! Nie! Wow. To co, to był już końcowy boss? Proszę cię. Powiedz, że to prawda. Co się stało? To jakaś halucynacja mocy. Karmiona strachem. Wykorzystałem ją. Już nie taki straszny. Nie chcesz to wziąć? Ja bym to wziął.
wciąż w jednym kawałku. Didi? Masz dobre wieści? Może Dagan miał rację. Na pewno nie jesteś już... No wiesz... Zastanów się. Tanalor to forteca. Przekażmy ją ścieżce. Zbierzmy sojuszników, trenujmy. Nie przewidzieliby tego. No nie wiem, brzmi ryzykownie. Wszystko jest narażone, dopóki istnieje Imperium. Przecież... Nie chcesz, żeby Kata stale się ukrywała. Mhm. Dopóki będzie bezpieczna. To tak. Tak, niech się ukrywa. Tak. W porządku, rozumiem to. Ale kiedyś ktoś będzie musiał stawić im czoło. Dlaczego nie my? Kordowa na pewno to naprawi. Wracajmy na Jedę. Jasne. Najpierw się rozejrzę, spróbuję poszukać jakiejś instrukcji do tego. Coś wymyślimy. Tak. Coś wymyślimy. Cześć, mały. Ocaliłeś mi skórę. Znowu. Dzięki. Wow. Zdrowie, moc i wszystko przywrócono. Co więcej? Dezorientacja. Nowa atut. Zwiększa poziom zdania przez postaci dotknięte dezorientacją. Okej. Tutaj mamy odblokowany skrót. Jaki skrót? Ale długi. Wow. Dobra, jesteśmy tam. Mogę to otworzyć? Chyba nie. Zamknięte. O, siema. Kracz ostrożnie, chłopcze. To doprawdy rzadka zdobycz. Jaka? Słynna ryba Faa. Jej historia to opowieść o chciwości i potwornej tragedii. Niewiele już się ostało Faa. Ich gruczoły są soczyste i pyszne. Ja jednak nie zamierzam odbierać biednemu stworzeniu narządów. Okej. Mam nową rybkę.
że to tu jest. Dobra, tam już wszędzie byliśmy. Nic. A, już wiem gdzie! Tutaj byliśmy, tutaj, tam na dworze był ten rancor. Tak. Nieumiejętności. Szybka podróż. Możemy tu śmignąć. Dobra. W salonie są dostępne nowe rozmowy. Więc śmigniemy pierw. Tu. Poznaj się z moim towarem. Tak. Porządny towar. 100% gwarancja. I weźmiemy sobie klucz. Nigdzie indziej tego nie znajdziesz. Jakiś łajdak uruchomił system ochronny mojego sklepu i drzwi zamknęły się na dobre. Może twój mały droid mógłby wykorzystać ten zapasowy kod i otworzyć. O, Steam. Okej. Udało ci się. W nagrodę możesz zabrać cokolwiek zechcesz. Co my tu mamy? Dobra. Zwiększono limit. Pięknie. Mam też tutaj stół. To równie dobry moment na modyfikację jak każdy inny. Mieć świetne ostrze. Mamy białe. Mhm. I tutaj do salonu. Ale to już zrobimy w następnym odcinku. Zobaczy, co tam wszystko znajdziemy. I mi się wydaje, że potem zrobimy parę misji pobocznych. To na tym zakończę. Trzymajcie się i do zobaczenia.